Tak jak zostało powiedziane, nazywam się Mateusz Piaszczak, na co dzień zajmuję się testowaniem głównie aplikacji opartej na WordPressie. Są to między innymi testy automatyczne, ale też bawię się w testowanie bezpieczeństwa tych aplikacji. Słuchajcie, zanim zadam Wam takie główne pytanie tej mojej prezentacji, czy Wasz WordPress czuje się bezpiecznie, chciałem zrobić mały wywiad środowiskowy. Podnieście ręce, jeżeli macie przynajmniej prawa administratora na jednym WordPressie. Ok, całkiem sporo osób. W takim razie, czy ktoś z Was ma wersję WordPressa 4.2.4? Ręka do góry, śmiało. Jest jedna. Ok, dwie osoby. Ktoś ma wersję 4.3? No powiem Wam, że całkiem nieźle, całkiem sporo osób. Dlaczego o to pytam? Zrobiłem wczoraj, to są dokładnie... A czemu nie ma? Poczekajcie chwilę. Czemu mi się to nie wyświetla? Na tym monitorze. Tak, też się mało. Spoko. Macie jakiś pomysł? F5? Jest, śmigło. Dobra. To jest zrzut ekranu ze strony oficjalnej WordPressa, wordpress.org/evalstats. Możecie sobie zobaczyć. To są dane z wczoraj. Miałem na początku pomysł, żeby wrzucić te dane z tego miesiąca, ale nie wierzylibyście mi, że może być po chyba dwóch tygodniach od łapki security jakieś 10% WordPressu zaktualizowanych. Tutaj sytuacja ma się trochę lepiej. Mamy 26% w wersji 4.3, czyli najnowszej. Natomiast pozostałe 27%, to jest ta czerwona część, to są WordPressy w wersji 4.2. Byłbym zbytnim optymistą, gdybym powiedział, że 4.2 oznacza, że WordPressy w wersji 4.2.4. Jak wiecie, jest to, dlaczego to uczepiłem się tej wersji, bo i była tam aktualizacja poprawiająca 6 błędów security, w tym jednego z gwiazd dzisiejszej prezentacji, XSS, z którym chciałem Wam się pokazać. Dobra, przygotowałem sobie też kolejny zrzut ekranu, też z tej samej strony, tym razem release'y od kwietnia tego roku. Zakładając, że pomijamy wszystkie update'y, które dotyczyły wersji beta, bo zazwyczaj jak ktoś ma WordPressa, to chciałby, żeby była to wersja stabilna, i release candidate'a, możemy zauważyć, że upgrade'ów security tylko i wyłącznie w tym roku mieliśmy 5. Mało tego, przynajmniej w jednym z nich, jedna z tych podatności, która została poprawiona w każdym release'ie, to była poprawka dotycząca XSS-a, czyli cross-site scripting. Jest to strzyknięcie złośliwego kodu JavaScript na stronę. Chciałem na początku, przygotowując tą prezentację, zacząłem przygotowywać jakoś właśnie w kwietniu, pokazać Wam, jak wstrzyknąć taki kod w WordPressa. Po czym przygotowałem, zrobiłem sobie filmiki backupowe, wszystko było fajnie. Gdyby nie to, że tydzień później wyszła kolejna poprawka i to, co do tej pory miałem przygotowane, musiałem nowy błąd, musiałem znowu nawet filmiki backupowe, zrobić cały proces od nowa. Po czym 7 maja wyszła znowu poprawka WordPressa i cała praca musiałem wykonać na nowo. Więc stwierdziłem, że w sumie trochę bez sensu jest pokazywać Wam konkretny proces, jak wrzucać tego XSS-a na WordPressa, bo takich opcji jest masa i średnio rozgarnięty przedstawiciel takiej grupy społecznej jak Gimbaza potrafi to zrobić. Wobec tego stwierdziłem, że pokażę Wam coś, co potrafi trochę już bardziej zaawansowany przedstawiciel tej samej grupy, czyli wykorzystanie tego XSS-a w praktyce, co dzięki temu może otrzymać. Ale zanim do tego, no to oczywiście 4 sierpnia, ostatni release dotyczący security. Była tam poprawa jednego z błędów security, który zaraz Wam pokażę. I jak widzicie, dzisiaj mamy już wrzesień i wciąż ponad połowa, połowa WordPressów jest niezabezpieczona. Tak, obrazując Wam to, jeżeli ktoś z Was ma zabezpieczonego WordPressa w wersji 4.3, to znaczy, że kolega czy koleżanka po lewej i prawej stronie ma WordPressa do strzału. Dobra, pokażę Wam teraz szybko, na czym polegał ten błąd. Tak wygląda strona, na której ten błąd został opisany przez jego znalazcę. Tutaj mamy krótkie informacje o tym, że poziom ryzyka jest bardzo niebezpieczny. Poziom rozjechania tej strony to jest level easy, czyli praktycznie dla każdego. Dostępne za ten atak jest 6 w 10-stopniowej skali punktów lansu. I poza tym podatność dotyczy XSS-a, została spaczowana w wersji 4.2.4. Jak już mówiłem, będę dzisiaj się skupiał. Nic nie widzę tutaj u siebie. Muszę się patrzeć do tyłu. Przepraszam za to. A tutaj jest. Tam jest. Spoko. Dobra, zostanę sobie w tą stronę. Nie, no tam też nic nie widzę. Będę jednak zerkał tutaj. Chyba, że mi
kolega z techniki włączy. Więc tak, to co widzicie tutaj, to jest coś, co zazwyczaj tak zwane scriptkidy nie czytają. Scriptkidy nazywają się dlatego scriptkidami, inaczej, nie nazywają się dlatego scriptkidami, że czytają skrypty, czy je rozumieją, czy je piszą, tylko że używają już tych napisanych bez interesowania się w jakichś konkretach, co tam się dzieje. Więc jak typowy scriptkid pomijam tą część, przechodzimy do części, która nas interesuje najbardziej. Tutaj mamy gotowy kod, który wystarczy wrzucić na WordPressa w danej wersji, w tym wypadku mniejszej niż 4.2.4. Zmienić sobie tylko fragment na naszego konkretnego XSS-a, żeby nie wyświetlił alert 1, bo nic nam to nie da. A na jaki? Zaraz Wam pokażę, tylko jeszcze chyba wrócę na chwilę do prezentacji. Tak, tu było dużo animacji. OK. Następna rzecz. To jest jeszcze jeden wykres, do którego się dokopałem. Pokazuje ilość, jakby procentowo, ile wystąpień było danej podatności w samym korze WordPressa. Nie mówię tutaj o pluginach, teamach, w Toningeru, zupełnie. To jest sam kor WordPressa. I wyszło, że 37% wszystkich podatności do tej pory to jest właśnie cross-site scripting. Czyli całkiem sporo. Nawet przebił SQL Injection, który jest na drugim miejscu, absolutnie nieśmiertelny, chociaż wszyscy kojarzą, jak działa. No i zabawy związane z aprobą. Okej. Okay. Teraz, żeby wykonać ten atak, przygotowałem sobie moje ulubione zabawki, czyli Kali Linux. Jak ktoś z Was interesuje się bezpieczeństwem, to must have. Jest to system oparty na Debianie, który jest wypchany po prostu po brzegi różnego rodzaju zabawkami do rozjeżdżenia systemów operacyjnych, aplikacji, co tylko chcecie. A konkretną zabawką, którą wybrałem, jest Armitage. To jest aplikacja, która jest totalnie user-friendly, jeżeli chodzi o gimbazę i tego typu scriptkidy. Ma piękny interfejs graficzny, zresztą Kali Linux też jakoś miesiąc temu dostał odświeżoną wersję, żeby było jeszcze przyjemniej rozgrzać aplikację. Przejdźmy może po prostu do konkretów, zobaczycie jak to wygląda na żywo. Mam nadzieję, że nic mi się nie wysypie, bo będzie się dało. Dobra, to jest Kali Linux z otwartym już Armitage'em. Aha, prawie. Ej, co tam kliknąłeś, że mi się przyłączył na ten ekran? Ale wszedł, nie? Kontrola direct. Okej, więc może parę słów o Armitage, to powiem w międzyczasie. Armitage jest narzędziem opartym, wykorzystującym głównie Metasploita. Jest to taki framework, który potrafi rozjechać większość aplikacji. On szuka sobie odpowiedniego exploita, dzięki któremu mógłby to zrobić. I jest? Super. Dobra, jak widzicie, tutaj z tej strony mamy całą bazę exploitów, które możemy sobie modyfikować, możemy sobie dodać własne exploity. Pytanie, skąd się wziąć exploity, nie? To jest inna kwestia. Wchodzimy sobie na przykład na stronę exploitdb.com. ExploitDB. Tak, z kreseczką, tak, tak. I w tym miejscu mamy całą listę najświeższych exploitów, nie tylko do WordPressa. Tutaj już to jest taka globalna baza danych. Jeżeli interesujecie się exploitami do WordPressa, to polecam wszystkim stronę www.wmdb.com. Tutaj macie bazy danych dotyczące podatności występujących w WordPressie, w jego korze, w pluginach i w teamach. Lista jest całkiem pokaźna. Z tego korzysta m.in. WP-Scan, który też Wam dzisiaj jeszcze pokażę. Tak, jak starsze czasy. Więc wracając do Armitage'a, mamy jakąś listę exploitów. Załóżmy, że będziemy wykorzystywać akurat exploity. Tutaj ukłon dla wszystkich osób, które uważają, że nie ma exploitów na Apple'a na przykład, dlatego wybierają iPhone'y. Mamy do wyboru również Androida, możemy ładować przez Firefoxa, Linuxy, Unixy, co tylko chcecie. Na cele tej prezentacji ja akurat zdecydowałem się na użycie exploitów przystosowanych na Windowsa. Będziemy rozjeżdżać naszego klienta przez przeglądarkę i teraz tutaj mamy do wyboru dużo różnych exploitów. Ja wiem akurat, który działa. Pytanie możecie zapytać teraz, skąd wiem, skoro jest tyle. Otóż jest parę opcji. Można przeczytać dokumentację do konkretnych exploitów, zrobić profesjonalny rekonesans klienta, żeby sobie dowiedzieć, który exploit zadziała. Ale oczywiście to jest nuda. Można też próbować jeden po drugim i to zazwyczaj tak się odbywa poprzez wszystkie boty automatyczne, które atakują Wasze strony. Wrzucają exploita jednego po drugim i któryś z nich zadziała.
W tym wypadku konkretnie ja użyję exploita o nazwie MS11003. Jest CSS import. Będę ładował oczywiście w jedną słuszną przeglądarkę, czyli w Internet Explorera. Standardowo, jak każdy script, nie przejmujemy się żadnymi opcjami dodatkowymi. Wszystko, co zrobię, to dopiszę sobie URL, bo w przeciwnym wypadku dostanę jakiś losowy znak, który będzie mi ciężko potem wpisywać. Więc ustawimy WP i launch, nic więcej. W tym momencie wszystkie te zaawansowane rzeczy, które zazwyczaj robi się ręcznie, zostały już zrobione automatycznie. Dostaliśmy piękny komunikat o tym, że serwer wystartował i wszystko jest gotowe. Wystarczy przekierować klienta na ten oto adres URL. Więc abstrahując od tego, jak rozjechać WordPressa, bo to już musicie dowiedzieć, jaka jest konkretna wersja i ściągnąć odpowiedni exploit chociażby stąd, albo odpowiedni link, czy fragment, co należy pisać w komentarzu, to ja po prostu zrobię to mniej subtelnie. Dodam komentarz, w którym będziemy mieć po prostu zwykłego iframe'a. SRC będzie równe temu, co widzieliśmy tutaj wystawionego w armitażu. Czyli jest to 172.16.2.67 na porcie 8080 przez WP. A żeby było bardziej elegancko, oczywiście dajemy style display. No i domykamy iframe'a. Publikujemy komentarz. W tym wypadku, w tym momencie dostaliśmy informację, że wszedł nam klient, zapomniał się klient z Chroma, który jest dla tego exploita niesupportowany. Natomiast zobaczmy, co się stanie, gdy otrzymamy klienta z Internet Explorera na wirtualnej maszynie. W tym momencie gość tutaj na Windowsie 7 nie może nic totalnie zrobić, zablokował mu się. Oczywiście jest to mało subtelny atak, ale gdybym chciał go przygotować tak porządnie, musiałbym poświęcić na to więcej czasu, zajęłby nam tutaj więcej czasu również, a chciałem jeszcze poruszyć WP Scana. Ale on nie może w tym momencie nic zrobić, wszystko ma nazwę, hej, ok, odblokowało się. Więc zazwyczaj standardowy case wyłącza przeglądarkę. Czyli czasami zdarza się tak, że osoby wyłączają komputer i włączają. To jest tymczasowe rozwiązanie, pomaga na chwilę z tego względu, że tracimy kontakt, tak jakby bezpośredni sesję, natomiast wciąż mamy adres hosta i dostosując odpowiedni exploit możemy wciąż się do niego dobić, bo znamy tam podatność, znamy jaki to jest system operacyjny, mamy jakieś tam parę zebranych danych, które możemy wykorzystać. W tym momencie na armitażu pojawił nam się znaczek firewalla i monitor z Windowsem 7, który jest taki otoczony takimi błyskawicami. Jak jest włączony dźwięk, to jeszcze atakujący ma takie potężne jedzie, sygnalizujące, że faktycznie udało się, jest sukces. No i teraz zastanawiacie się pewnie, co dalej. Jak wam mówiłem, to jest absolutnie user-friendly dla wszystkich skillkidów, więc można wszystko wyklikać. Żeby daleko nie szukać, chcielibyśmy na przykład zobaczyć, jakie pliki znajdują się na komputerze ofiary. Wordcamp.txt. OK. Czy możemy coś dodać? Niestety w tym kresie nie, jeszcze, bo mamy informację access is denied. Ale to nic mi nie przeszkadza. Do tego wrócimy za moment, dosłownie. Zobaczmy, co jeszcze tutaj możemy zrobić ciekawego. Możemy sobie na przykład zrobić show processes. I w tym momencie, to jest genialne do trollowania, naprawdę, polecam. W tym momencie, jeżeli nasza ofiara ma tam otwarty notatnik, bo bardzo lubi grzebać w notatniku, my możemy sobie ten notatnik skillować. To jest o tyle trollowanie, że on nawet nie wymaga zapisu. Możecie sobie tutaj coś, ofiara sobie tam pisze pracę magisterską, załóżmy, a my tutaj bierzemy ten notatnik, jakby, oczywiście po godzinie, nie? Żeby już tam coś napisała. I nie ma. OK, to jest jeden z ciekawych feature'ów, że tak to nazwę. Idąc dalej. Mamy screenshota. No to oczywiście żaden bajer pokazuje nam po prostu screenshot z tego ekranu ofiary. Mamy też inny case, który jest całkiem fajny. Fajny, nazwałbym to ryzykowny. Jest webcam shot, który, no jak wiadomo, wirtualna maszyna nie ma dostępu do mojej kamerki, bo zobaczyliby się tutaj moje zdjęcie takim niekorzystnym kątem, ale tutaj jest tyle ryzyko, że możemy dostać zdjęcie na przykład złotowego Rosjanina z tam dywanem w tle. To może być nieprzyjemne. Lepiej tego nie stosować. A z ciekawszych rzeczy, co jeszcze jest? Jeszcze mamy command shell. iConfig. Sorry, źle wpisałem. Config. Yes.
10.02.15. Tak jakby się zgadzał. Zobaczmy jeszcze. Huami? Huemar, sorry. Wygląda na to, że użytkownik jest ten sam. Teraz wyobraźcie sobie, co można zrobić, mając dostęp do szeraku na komputerze ofiary. No, wszystko niby jest spoko, tylko pamiętacie o tym Access Denied? Nie pozwoli nam na przykład stworzyć pliku żadnego, więc to jest trochę słabe. Natomiast tutaj też przychodzi z pomocą Armitage, zna potrzeby swoich użytkowników, wystosował takie opcje Attacks, gdzie mamy dwie opcje do wyboru. Jedna jest taka bardziej subtelna, nazywa się Find Attacks, ale wiąże się to oczywiście z tym, że potem będziemy musieli z listy tych ataków wybrać odpowiedni, dostosować, by zrobić rekonesans. No tu jest kawał roboty, nie? Drugi jest natomiast, nazywa się Helmerem, czyli tak potocznie zdrować Mario, ładuje wszystkimi po kolei i rozjeżdża, co mu stanie na drodze. Ja stwierdziłem, że nie wypada trochę tak na potrzeby tej prezentacji tutaj pokazywać wam zdrować Mario, bo to słabe, więc będziemy bardziej subtelnie rozjeżdżać dalej ten komputer naszej ofiary. Leci nam query, które wylistuje wszystkie ataki. O, mamy informacje zachęcające od nas, żeby iść dalej. Happy hunting. Więc jak po takim czymś nie bawić się dalej, prawda? Wchodzimy w Access, Escalate Privileges. I dostaliśmy, tak jak wam mówiłem, tą subtelniejszą wersję. Trzeba wybrać. Ja wiem, który działa, bo sobie przygotowałem wcześniej, natomiast znowu pytanie, co ja nie wiem. Opcji jest kilka. Czasami zdarza się tak, że zły exploit wywali ofierze bluzgi, po czym komputer się wysypie, trzeba będzie robić robotę na nowo. Więc to jest najgorszy case. Drugi, jaki mi się zdarzyło, dostałem taki komunikat, że niektóre z feature'ów notatnika próbują dostać dostęp do firewalla. A więc, słuchajcie, to jest taki test typowy dla użytkownika. Nie? Jak taki użytkownik kliknie tam allo access, to wiadomo, że i tak by kliknął co innego. Znaczy, tylko by się nadał, nie? Jest bardziej inteligentny, to się połapie, że coś jest nie tak. Ja wiem, że zadziała to, bo sobie to wcześniej przetestowałem. Oczywiście, tak jak wam mówiłem, nie interesujmy się parametrami. Walimy defaultowo wszystko. Zawsze działa. I dostajemy informację, że sobie tam pracuje w tle, uruchamia jakieś exploity. Exploit finished. Hopefully privileged. I tak, NetPT otworzył sesję. Zobaczmy w takim wypadku, czy w tym momencie już możemy uploadować jakieś nowe pliki, czy wciąż jest jakiś z tym problem. Make directory. Pojawi się? Jest. W ciekawszych rzeczy, tutaj już słuchajcie, możemy sobie palić interpretera. To już jest zaawansowane bardziej, bo tutaj jest kiedy nie lubią, trzeba pisać. W konsoli, w baszu w ogóle, kosmos. Natomiast jest jedna prosta metoda, którą można wyczytać, runvnc. Kojarzycie, co to zrobi? Zanim się uruchomi, czy nie? Oczywiście. Co zrobi? Wirtualne, nie? Powinien palić nam screen sharing na żywo z ekranu ofiary. Dokładnie. Możemy oglądać live to, co robi ofiara na tym komputerze. Czy to nie jest piękne? O. Czyli mamy tak, kamerkę, screen sharing, no wszystko, co potrzebujemy, żeby przeprowadzić odpowiedni atak. W tym momencie możemy dodać się do grupy Remote Desktop Users, usunąć się z ekranu logowania na przykład ze swojego użytkownika i mając obraz z kamerki, jak osoba pójdzie sobie gdzieś na przykład wynieść śmieci, to mamy czas, żeby coś tam porobić, póki nie ma przy komputerze. Okej. Myślę, że nie trzeba was dalej przekonywać, że XSS jest rzeczywiście niebezpieczną podatnością. Natomiast niewątpliwie odbyliśmy trochę od tematyki WordPressa. Ten XSS można wykorzystać w różnych innych aplikacjach, również w systemach CMS-owych, niekoniecznie WordPress. Wszędzie gdzieś teraz przychodzi XSS-a. Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę do Kali Linuxa i do WordPressa. To, co możecie zrobić, chciałbym was zachęcić oprócz upgrade'ów, które wykluczają właśnie podatności, to jest WP-Scan. WP-Scan jest darmowy, nie supportuje gimbazy absolutnie, więc oni tego nie lubią strasznie, bo to też trzeba pisać w konsoli. Tak mniej więcej wygląda. Stara się być trochę user-friendly pod względem takim, że daje przykłady, których wystarczy zmienić www.example.com na nasz cel konkretny. Jest to narzędzie, które testuje WordPressa metodami blackboxowymi, czyli nie ingeruje w kod. Moglibyście to równie dobrze wyklikać ręcznie, tylko po co? Jest narzędziem darmowym, a dopóki nie chcecie wykorzystywać go jako część swojego produktu. To mam potwierdzone info od chłopaków z WP-Scana. Jak działa? Wpisujemy WP-Scan. Znacie jakiegoś WordPressa, którego moglibyśmy strzelić?
Radio Maria, dobrze. Zapomniałem o parametrze oczywiście, URL. I ja dodam wam bonus jeszcze. Enumerate users. I to wszystko. I WP Scan działa. Słuchajcie, naprawdę, teraz odczekamy chwilę, nie? Żeby nam jakieś wyniki nam zebrały. To trwa, nie całkiem, jak to strasznie długo. Natomiast w międzyczasie chciałem was jeszcze zachęcić. Uderzcie w swoją stronę, zanim zrobi to ktoś inny. Bo prędzej czy później ktoś padnie na pomysł, czyjeźmy was WP Scan, zobaczmy co wyskoczy. I co wyskakuje? Robot TXT. Wiecie, do czego służy robot TXT? Żeby ukrywać tam jakieś adresy, do których nie chcielibyśmy, żeby mieli dostęp wszyscy. A co się robi z takim, takim klikiem, w którym są takie adresy? No oczywiście łapie się tam na pierwszym. Oczywiście, dokładnie. A jak tam wejść? Łamiecie adres przez slasha i robots.txt. Dostajecie piękne rezultaty. Natomiast WP Scan, żebyście nie musieli się fatygować do tego, sam wam znalazł tutaj interesting entry i macie tutaj na przykład WP admin, WP inclus, WP content i tak dalej. Z ciekawszych rzeczy jest jeszcze header, który nam pokazuje, co to jest za serwer, jest to engine w tym wypadku. Są jeszcze jakieś inne headery, które przydadzą się wam w procesie rekonesansu. I idąc dalej, mamy wersję WordPressa 4.1.2, no wstyd po prostu. Żebyście nie musieli daleko szukać, mamy 8 podatności związanych z security w tym konkretnym WordPressie. Mamy je wypisane, jest to głównie XSS, znowu wracając do początku prezentacji. Żebyście też nie musieli się męczyć i szukać, co to jest za podatność, WP Scan wam daje referencje. W tym wypadku mamy na przykład chyba 5 referencji, tak? To weźmy sobie na przykład taką, zobaczmy, co na takiej stronce możemy ciekawego wyczytać. Overview, mamy krótki opis, akurat kojarzę tego XSS-a i mamy proof of concept. Co wrzucić w komentarz, żeby wywalić stronę? Piękne po prostu. I co w tym wypadku? Tu wrzucamy nasz adres z awitarza. Natomiast tutaj przez 64 kB powtarzamy literkę A. Dlaczego tak? Był jakiś problem z MySQL-em, że on potem obcinał, bo tam jego limit jest 64 kB, tak? Długość komentarza. On obcinał i nie usuwał tych znaków, które powinien wywalić, żeby nie dopuścić do XSS-a. Dobra, wróćmy jeszcze tam do wyników, co ciekawego wyszło. Oczywiście poza innymi, tam jest referencje cała masa. Możecie sobie poczytać, próbować, strzelać tymi komentarzami. Oczywiście jest to wysoce nieetyczne. Tak, dalej mamy Team Archive zużyty. Autorów, jakieś też referencje, można sobie poczytać, o tym mamy nawet URL-a po styli. Następnie pluginy, jest ich całe 13 w tym wypadku, jeszcze leci. Jeszcze nie skończył wszystkich czas. Akurat te pluginy z tego co widzę są customowe, więc tutaj nie ma podatności, natomiast jeżeli byłby jakiś slajdnik, który ma dokładnie, który jest w bazie, który są znane podatności, to on je tutaj wam pokaże i wypiszę. Będziecie mieć tak samo jak z wersją WordPressa. Już to jest ta informacja w czasie sekundy jeszcze tylko. O, enumerating user. Trafiliśmy do ostatniej, ostatniego etapu. Mój ulubiony, autentycznie. Tutaj dostajemy piękny wykres, piękną tabelkę z loginami i username'ami. A to już jest połowa sukcesu, bo jak znamy loginy, to musimy tylko dopasować hasło. RM admin, użytkownik 1, no umówmy się, ktoś daje takie loginy, takie name'y, to hasła w tym też nie są jakoś mega skomplikowane. Mało tego, znowu przychodzi nas pomocą WP Scan, chyba że już opcja bardziej zaawansowana, musimy sobie pobrać listę haseł, których są pierdolady po prostu na internecie w pliku tekstowym i on nam robi brute force'a na wszystkim. Zapuszczamy sobie na noc, przychodzimy rano, patrzymy co mamy rozjechane. Chciałem wam jeszcze pokazać, co się stanie w wypadku, kiedy ktoś ma dobrze zabezpieczonego WordPressa, bo takie, jak wiecie, też się zdarzają. Ja znam jeden przykład. Niebezpiecznik.pl, jak się pewnie kojarzycie. Niebezpiecznik.pl. A znowu zapomniałem o parametrach. Mówię, że to nie jest user-friendly. Dobra, w tym momencie, jak zauważycie, niebezpiecznik próbuje nas przekierować na stronę trollolo.niebezpiecznik.pl. I są dwie opcje. Jeżeli damy mu, że przekieruj nas,
to on nam powie, że strona wygląda jakby rzeczywiście istniała, ale nie wygląda jakby była na WordPressie, co rozwiązuje nasz problem zupełnie. Natomiast jest druga opcja, co się stanie, jak damy, że będziemy sprytni, powiemy, nie ma żadnych redirektów. Idziemy dalej w tego WordPressa. On nam tutaj nawali teraz miliony po prostu różnych rzeczy. Tyle podatności. 17 podatności i WordPress w wersji 3.5.1. Oczywiście to jest genialne posunięcie piątka koniecznego, który zrobił coś w stylu wpuszczenia gościa w pułapkę. Ktoś atakuje, myśli, ok, dobra, to mam 3.5.1, on spędzi teraz 3 dni nad analizą tych wszystkich eksploitów, po czym okaże się, że on ma w WordPressa wersji 4.3 żaden nie działa. Coś pięknego. Słuchajcie, dobra, będziemy, myślę, że tym akcentem kończyć moją prezentację. Jest nieścisłość, bo XMLRPC w 3.5.1 nie było. Nie było? Nie. Być może. 3.5.1, że tak powiem, był błąd, który umożliwił, że tak powiem, ten był spód wielu zainstalowanie pełnego panelu administracyjnego. Tak, dokładnie. A ludzie ten na serwerach, które kosztowały, że takiem kilkaset WordPressów. Nie tyle wchodził w szczegóły, że takie w każdym razie mogli zrobić, że takie z serwerem absolutnie wszystko. Dokładnie. Dlatego tą wersję wystawił. Tak, właśnie, tak właśnie myślę. Ale ile żeśmy potem sprzątali, to zupełnie inna historia. Dobra, słuchajcie, to z mojej strony tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to właśnie, jeżeli chcielibyście, żebym walnął waszą stronę WP-Skonie, to jestem dzisiaj tutaj, kręcę się za topem. Możecie do mnie podejść, zrobimy to tak, nie na forum publicznym. Tak samo, jeżeli macie jakieś pytania związane z security, którym nie chcecie się dzielić, no jak ktoś zada pytanie, co mam zrobić z moim WordPressem 3.5.1, no to wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. Więc też śmiało podchodźcie do mnie, łapcie mnie gdzieś tutaj i będziemy działać. No pierwsze pytanie tutaj z tyłu będzie? Pokazałeś dzisiaj exploity, które bazują na tym, że wklejamy brzydkiego HTML w pole komentarzy. Czy to jest paczka WordPressa prosto z repo, czy preparowana? Mhm. Pytam dlatego, że tam takie HTML-owe są filtrowane, ty wklejałeś keyframe, a wydaje mi się, że to nie powinno przejść. Tak, bo wiesz co, to przeszło z tego względu, że ja to wklejałem z usera, który jest zalogowany, jako admin bodajże. Tak jak wam wspomniałem, moim celem nie było wam tutaj pokazać w tym momencie, jak rozpieprzyć w WordPressa kolegi czy koleżanki. Chciałem wam pokazać, co się stanie, jeżeli ten XSS zostanie tam wstrzyknięty. A sposoby, jakie są, no to ten przykład właśnie z tych stronek, tak? Jeden z 64-kilobajtowym komentarzem, który zostanie źle ciągnięty i on się wyświetli na przykład tylko administratorowi na komentarzach, więc jak wciśniemy coś brzydkiego, to admin będzie chciał go usunąć, będzie na swoim komentarze, zostanie objęty. No i tutaj też jest kwestia tego typu, żeby dopasować odpowiedni exploit do odpowiedniego systemu, do odpowiedniej przeglądarki. To nie jest tak, że wszystkie ataki się udają. Wręcz przeciwnie. Tutaj mamy prosty lab, który ma konkretny system, konkretną przeglądarkę, konkretne exploity, które były przetestowane wcześniej. Z tego względu, że została nam jeszcze minuta 40, a zaraz wyjrza tramwa jest dać, więc chciałem, żeby to zmieścić się w czasie, żeby jeszcze pokazać się z tego skanu. Mamy tutaj? Jakiś plugin, który możesz polecić, jeśli chodzi o zabezpieczanie WordPressa, zostając jakby na poziomie WordPressa, tak? Że powiedzmy, że coś takiego, co byś instalował na każdym zapobiegawczo, ponieważ to jest to spuchowanie wersji, no to jest dosyć standardowa opcja tych pluginów. Tak, wiesz co, ja na naszych WordPressach firmowych mamy plugina, który się nazywa Stop Enumerate Users i on w większości przypadków blokuje tą enumerację na końcu. Natomiast pluginów, szczerze mówiąc, w tym momencie nie kojarzę, jaki mógłby zablokować całkowicie wyświetlanie wszystkich wyników. Nie musieliśmy poszukać. Chyba nie mam, nie? Tutaj. Mam pytanko, może nie do końca związane z WordCampem, natomiast skoro zajmujesz się takimi skanami, jest odpowiednik WP-skana dla Joomla? Nie, testowałem Joomla pod tym kątem, przyznaję się bez bicia. Dobra, słuchajcie, jak coś to łapcie mnie tutaj, dzisiaj jestem za topem, dzisiaj jest szansa, żeby wolność waszą stronę z Peskamą. Dzięki wielkie za uwagę. Dziękuję.